Panie! Norio, rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. I powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i piorą ubrania. Kto to zmierza do świątyni? Spójrz, Mongoł, któremu życie niemiłe. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch i brat strażnika! Mam dla was wiadomość. Mów. Duch i mnisi sprzeciwili się woli Hana. Poddajcie się, a oszczędzimy to miejsce. Inaczej wszystko spalimy. Nigdy się nie poddamy. Zatem zginiecie. Mnisi nad rzeką. Nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Nie mogę. Budda. Sutraopata. Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom? Umrę za tę świątynię. Rób, co musisz. Zostań tutaj. Znajdę mnichów i ich sprowadzę. Mongołowie nadchodzą! Odejdźcie od rzeki! Przepędź Mongołów za rzekę! Już nie grozi.
Norio, co ty robisz? Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować. Życia nie. Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Ej wy! Za nami!
Bogowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Nie walczyłem sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. O to się nie martw. Moja świątynia wesprze cię na północy. Tam się spotkamy. Niech Budda prowadzi i chroni bohaterów. Sprawdźmy teren świątyni. Budda. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie udało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. Ocal co możesz, ale wiedz, że wszystko przeminie. Zniszczony mniej zdobi, ale lepiej uczy. Oferuje nam wspaniały dar. Jeśli poddamy się imperium bogów, nie spotka nas żadna kara. Będziemy żyć w pokoju. Mnich wspierający Mongołów. Ludzie na zachodzie trzeba go przerwać. Nazywają to pokojem Kubilai Khana. My też możemy się nim cieszyć, jeśli przyjmiemy wolę niebios przez ich posłańca, Karczu. Wszyscy, którzy ślubujecie wierność mongolskiemu imperium, klęknijcie i dziękujcie. Potrzeć! Tyś jest duch! Wychwalałeś Mongołów. Godziwie ci za to płacą? Jeśli odmówimy, zabiją nas. Ale brat strażnika to zmieni. Co wiesz o Noriu? Poprowadzi nas do zwycięstwa. Zaprowadzę cię do niego. Żwawo. Tędy, panie. Norio wie, że pomagasz Mongołom? Póki nie odbijemy cedrowej świątyni, kazał nam współpracować, żeby nas nie podejrzewali. To nie w jego stylu. Naprawdę? Przecież jesteś dla niego natchnieniem. Zawsze mówi o tym, czego nauczył się od ducha. Co ty tu robisz, Zociu? Jest ze mną duch! Uderzy na główną bramę. Ściągniecie ich uwagę. Małe oddziały zaatakują z flanki. Skryjecie się za drzewami. Dla ducha walczy wojowniczy mnich z cedrową... Pan Sakai! Słuchajcie, muszę porozmawiać z panem Sakajem.
Przybyłeś w samą porę. Tędy. Ponoć chcesz odzyskać cedrową świątynię. Ciężko pracowaliśmy. Są gotowi. Poznaję niektóre twarze. Są z Akashimy. Posłałem ludzi do świątyni Kushi, ale bez skutku. Tyle dla nich zrobiliśmy. Wyzwolimy cedrową świątynię bez nich. Myślisz, że ci ludzie odbiją świątynię? Moglibyśmy zrobić to sami. Po co ryzykować ich życiem? Cedrowa świątynia może być symbolem dla całej Tsushimy. Każdy, kto weźmie udział w ataku, da ludziom nadzieję. Nie zaniesiemy wiadomości sami. Zwycięstwo musi być też ich. Kiedy ruszamy, Norio? O świcie, mój panie. Duchem zdobędziemy cedrową świątynię! Zająłeś zamek Kaneda bez pomocy samurajów. Pewnie miałeś wątpliwości. Do samego końca nie byłem pewny, czy tego dokonamy. Czuję się podobnie bez brata i jego ludzi u boku. Chciałbym, żeby Enjo tu był. Jest z nami duchem. Ludzie cię popierają. Pamiętają strażnika i wiedzą, co pragniemy osiągnąć. Mają szczęście, że jesteś. Zjedźmy z drogi. Tędy! Świątynia jest na wprost, za cedrami. Uwięzili jakichś mnichów? Nie. Kazałem im współpracować. Dzięki temu będą bezpieczniejsi. Sprytnie. Zbliżamy się. Oddychaj, Norio. W ten sposób nie da się walczyć. Skąd wiedziałeś? Zdążyłem cię poznać, przyjacielu. Norio, duch! Przybyliśmy, kiedy tylko mogliśmy. Dobrze, że z nami jesteście. Cedrowa świątynia, Akashima i Kushi staną ramię w ramię. Atakujesz główną bramę? Tak. Odciągniemy uwagę Mongołów od flank. Co mam robić? Panie, to wprawdzie mój plan, ale ty walcz jak uważasz. Za mną. Wszyscy. Razem. Nikt z was nie poniesie dziś śmierci. Polegli na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Płacze!
długo już nie wytrzymam! Żyję dzięki tobie. Sakai. Zdobyłeś świątynię. Kiedy ostatnio tu byłem, mój brat, Hoci, Opat, wszyscy żyli. Jeszcze wszystko odbudujesz. Chodźmy do głównej sali. Muszę sprawdzić, czy nie poczynili trwałych zniszczeń. Tędy, panie. Norio! Panie Sakai! Coś nie tak? Nie wchodźcie do głównej sali. Weź się w garść. Cokolwiek zniszczyli Mongołowie, odbudujemy to. Z zewnątrz sala wygląda dobrze. Nic nie zabrali ani nie zniszczyli. Norio. Enjo? Kiedy cię stamtąd zabrali, myślałem... Mongołowie obiecali cię oszczędzić. Jeśli im wszystko powiem... Jestem tu, Enjo. Już w porządku. Powiedziałem im o Opacie. Chodzim. Kusinderze. I Akasimie. To bez znaczenia. Norio, przetrwałem, by cię zobaczyć. Ale nie mogę tak żyć. Ależ możesz. Proszę, bracie. Proszę. Panie Sakai, zostawisz nas? Tak.
Nazywa się Karczu. To on spalił mi brata i odrąbał mu kończyny. Ten Karczu jest wśród zmarłych? Jeszcze nie. Norio, twój brat był strażnikiem. Zginął jak bohater. Nieprawda. Mogę znaleźć tego mongolskiego tchórza, ale potrzebuję pomocy. Zgoda. Gdy stopnieje śnieg, urządzimy pogrzeb. Panie, mogę jakoś pomóc? Szukam Noria. Gdzie on jest? Zaniósł prochy brata na cmentarz. To między wzgórzami na południu. Poszukam go tam. Dziękuję. Urna Endzia. Wolał otwartą przestrzeń od pagody w cedrowej świątyni. Mongoł, którego szukasz. Karczu. Znalazłeś go? Jest niedaleko stąd. Norio, cedrowa świątynia cię potrzebuje. To jest ważniejsze. Zemsta nie jest powinnością mnicha. Nim zostałem mnichem, byłem bratem. Nie rób tego sam. Pomogę ci. Jeśli chcesz. Gdzie go znajdziemy? W forcie Siołni. Na pewno on za to odpowiada? Kiedy go znajdę, będzie błagał o szybką śmierć. Na próżno. Gdyby role się odwróciły, Endzio chyba nie pragnąłby zemsty. Gdyby się odwróciły, ja bym zginął, a strażnik by przeżył. Tak byłoby lepiej dla Tsushimy. Wracaj do cedrowej świątyni. Ja się tym zajmę. Nie zmienię zdania. Nie chcę, żebyś stał się... Jaki? Taki jak ty? Jak wielu innych, których zmieniła ta wojna. Na to jest już za późno, panie. Jest tu miejsce, z którego widać fort. Wykorzystałem twoją wiedzę w pogoni za Karczu. Jak wygląda? Jak każdy plugawy mongolski kundel. Możliwe, że to jedyna szansa. Poznam go, kiedy go zobaczę. W takim przypadku atakuj bez wahania. Psy! Uciekajcie stąd! Norio! Proszę! Byliśmy głodni! Oszczędź! Już stąd idziemy! Norio, to nie było konieczne. Być może. Już nikomu nie zagrożą. Nikt ich nie zapraszał.
boju osiągniecie nirwanę. W odwrocie znajdziecie piekło. Co to takiego? Modlitwa, którą Endzio wyrył na swej naginacie. Po ocaleniu świątyni Kusi przed bandytami. Stał się strażnikiem. Wycierpiał więcej niż sobie wyobrażamy. Ale wytrwałby cię zobaczyć. Wiesz, jakie były jego ostatnie słowa? Myliłem się. To znaczy? Nigdy się nie dowiem. Ostatnie tchnienie karczu będzie skowytem. Musimy odpocząć, Norio. Przed jutrem. Racja, mój panie. Zachowam siły na walkę z karczu. Norio, co z nim? Mój panie, pomocy! Zwariował! Co się stało? Norio! Gdy go zobaczyłem, myślałem, że wysłuchano mych modłów, ale... Wracaj do cedrowej świątyni. Zajmę się tym. Norio. Szukaj ukojenia w Amitabie. Kto to zrobił? Norio! On stracił rozum. Brak ci odwagi, by to zrobić! Płoń! Płoń za swe zbrodnie, rzeźniku! Mówiłeś mi, że nigdy nie podniesiesz naginaty w gniewie. Zrobiłem to, co zrobiłby duch. Teraz karczu nie żyje. Nie mogę wrócić do świątyni. Nie potem. Gdzie się udasz? Nieważne. Żył jeszcze, gdy podpaliłem stos. Jego krzyki przepełniały mnie radością. Zrobiłbym to znowu. Nie jestem już mnichem. Nie możesz się poddać. Każdy ma swoje grzechy, złamane obietnice. Wyspa cię potrzebuje. Ostatniego mnicha z cedrowej świątyni. Nie mogę wrócić do tego, co było przedtem. Nie o to cię proszę. Proszę, byś zachował wiarę i żył dalej. Dziękuję, Dzinia. Do zobaczenia w świątyni.